odnawialne źródła energii. Fotowoltaika. Energia to inaczej mówiąc zdolność do działania. Energii do funkcjonowania potrzebują zarówno człowiek, jak i maszyny. Człowiek energię czerpie z jedzenia, dzięki czemu może pracować, uczyć się, biegać i wykonywać wiele innych czynności. Działalność człowieka powoduje duże zapotrzebowanie na energię. Z roku na rok zapotrzebowanie na energię rośnie. Jednym z typów energii jest prąd, który daje nam przede wszystkim światło, ogrzewa pomieszczenia i wodę, napędza małe samochody oraz wprawia w ruch różnego rodzaju maszyny i urządzenia elektryczne. Do wytwarzania prądu ludzie używają odnawialnych źródeł energii i nieodnawialnych. Węgiel, ropa naftowa oraz gaz ziemny zalicza się do źródeł nieodnawialnych. Zdaniem wielu naukowców ropy starczy nam na jeszcze 40 lat. Gazu na około 60, a węgla na ponad 200 lat. Wykorzystywanie nieodnawialnych źródeł energii powoduje zatruwanie środowiska naturalnego, w którym żyjemy, i nadmierną produkcję dwutlenku węgla. Czy w związku z tym mamy jakąś alternatywę? Czy są źródła, które w przeciwieństwie do węgla, gazu i ropy naftowej nigdy się nie wyczerpią? Są czyste i zdrowe? Czy mamy do nich dostęp? Tak. To woda, wiatr, słońce, energia ziemi i biomasa. Energia wodna była wykorzystywana niegdyś w młynach wodnych. Dziś najczęściej wykorzystuje się ją w elektrowniach wodnych. Wiatr wprawia w ruch turbiny wiatrowe, z których powstaje prąd. Energia słońca jest wykorzystywana do ogrzewania wody i produkcji prądu. Właśnie do tego drugiego wykorzystuje się panele fotowoltaiczne. Biomasa to wszystko, co urodzi ziemia. Energię można pozyskiwać z drewna, słomy, ziarna, odpadów organicznych, olejów. Energię z biomasy pozyskuje się spalając biomasę, gazując ją czy poddając innym procesom chemicznym. Energia geotermalna to energia zgromadzona i zamknięta w skałach, płynach i gruntach. Energię tę pozyskuje się dzięki tzw. pompom ciepła czy elektrowniom geotermalnym. Gmina Ostróda, idąc z duchem czasów, zainwestowała w ochronę środowiska i energię odnawialną. Po przeprowadzonej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w 5 obiektach zostały zamontowane najnowocześniejsze instalacje fotowoltaiczne, z których produkowany jest dziś prąd, który zużywany jest na bieżącą działalność placówek. Montaż zaawansowanych ogniw fotowoltaicznych wsparty został środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem głównym projektu montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w założeniu ma poprawić efektywność energetyczną w gminie Ostróda oraz zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Do celów szczegółowych projektu można zaliczyć m.in. ograniczenie wykorzystywania pierwotnej energii elektrycznej przez obiekty użyteczności publicznej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym gminy Ostróda, podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcja strat przemysłowych, ograniczenie rocznego zużycia energii elektrycznej pierwotnej przez budynki użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Mogę powiedzieć, że to jest kolejny etap w tym właśnie bardzo ważnym programie, w tej bardzo ważnej dziedzinie, bo 3 lata temu te obiekty został w nich przeprowadzony gruntowny remont, uległy, mogę powiedzieć, takiemu procesowi termomodernizacji. To był projekt z funduszów norweskich, teraz pozyskaliśmy środki z RPO i właśnie kończymy realizację budowy właśnie sieci fotowoltaicznej na tych obiektach. To jest tylko część obiektów. Dalsza część w przyszłości będzie podlegała dalszym inwestycjom. Przede wszystkim korzyści będą ekonomiczne, ponieważ będziemy płacić mniejsze rachunki za energię elektryczną, i korzyści ekologiczne, ponieważ nie będzie odprowadzany do atmosfery dwutlenek węgla i będziemy po prostu też rodzicom na zebraniach mówić o korzyściach wynikających z instalacji paneli. Cel główny i szczegółowe projektu są zgodne z celem szczegółowym działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu szacowana jest na kwotę 557 155 zł i 56 groszy, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 473 000 zł.